Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie. Tydzień mnie było, a już takie rzeczy się wydarzyły, naprawdę. Mam wrażenie, jakbyśmy się cofnęli tak o 2 lata, nie? Bo to, co teraz wyszło, to jest w sobie nic nowego, co i tak nie wiedzieliśmy od chyba 2 lat. Dobra, może z 2 latami akurat troszeczkę przesadziłem, ale tam chyba z rok już to jest wszystko publiczne. Czyli jakieś plotki, ploteczki, jakieś tam zarzuty niebezpośrednie na naszego ukochanego polskiego pingwinka. Co nie jest szokujące? Fagata jakkolwiek w to wszystko jest zamieszana, ale co jest szokujące? To, że to wszystko tym razem nie wołał Konopski, tylko bardziej chyba Wardęga. No bo Wardęga na swoim live'ie tam sugerował, że coś może być. Dziwi go, że jakaś rzecz nie została jakby wyciągnięta, że ludzie nie połączyli kropek. No i jakby wiadomo, bezpośrednio o tym nawet mógł nie mówić. Ale każdy się domyślił, o co chodzi. Ale ja już i tak do tej całej imprezy jestem troszeczkę za późno, ale na początku od razu powiem, że czemu wy się nie nauczyliście? Nie nauczyliście się od Leksia. W sensie od sytuacji z Leksiem. Dopóki nie ma jakichś większych dowodów, sprawy na sądzie, czy coś takiego, to takie mocne oskarżenia, plotki i tak dalej, to internet nie jest miejscem, żeby to rozwiązywać, mi się wydaje. Ale Konopski wszystkie fakty bardzo fajnie uporządkował na wakacjach, w sumie tylko jego oglądałem jako forma newsów, dlatego sobie wykorzystamy oczywiście te wszystkie materiały, które on zdobył, w sumie to jego research team, ten słynny research team Konopskiego, no i sobie obgadamy tą całą sytuację. Ale i tak od 3 lat jego ksywka jest non-stop wyciągana i zamieszana w ogromne dramy. Pierwszy przykład z boku to głosówki Fagaty. No ja teraz mam plan B. Nie wiem, za każdym razem jak ktoś wyciąga głosówki Fagaty, tak mi się miło na sercu robi. 2 były dziewczyny o tym mówią, więc coś może być na rzeczy, plus szeryf internetu Wardęga nakierował. Co Wątor podsumował, Wardęga następny, który wie, ale nie powie. No mi się to średnio podobało, bo ktoś tam zarzucił Wardędze, że jak to kolaby z Fagatą i tak dalej na live'ie i on powiedział to. Lepiej robić kolabo z typiarą, to się wybiła kosztem 100. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Pamiętajcie zawsze te swoje słowa, co wygadywaliście. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie, ktoś coś puści. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co. To jest ciekawe. Natomiast aktualnie z Fagatą mnie nie łączy nic. Bo nawet powiedzmy, że to, co wszyscy mówią, to jest prawda i tak dalej, co nie mówię, że jest i prawdopodobnie nawet nie jest, ale mówię, to, co mówią, to jest prawda, no i co to zmienia? Że Fagata nagle nie wykorzystała Stuarta? No i tak wykorzystała Stuarta, to nic nie zmienia. A to, że na przykład odpukać by się okazało, że Stuart był złym człowiekiem czy coś, no to wiele nie zmienia. To by tylko zmieniło to, że było, o, Stuart jest złym człowiekiem, ale by nie było, o nie, to Fagata spoko, że go wykorzystała, bo wykorzystać złego człowieka to git. No nie. Nadal obślizgłym sposobem się dostała do internetu, jakby nic pozytywnego w sumie nie wnosi zbytnio do niego. Próbuje być jakąś, nie wiem, pseudo Cardi B czy Nicki Minaj polskiego internetu i tak trochę żenująco wychodzi. Zabrałem się tym kropką i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dziś weźmiemy pod lupę, powiedzą w końcu wprost, o co chodzi. Pierwsze pytanie, co tam robi Leksiu i co tam robi Dubie ze swoim słynnym filmem. I drugie to, czy w końcu influencerzy mogą przestać mówić, że coś wiedzą lub coś takiego, ale w sumie to nic nie mówić lub potem mówić nagle, a nie, ja mam NDA, to ja nie mogę jednak mówić. No albo mówisz wszystko, albo nie mówisz nic. To jest chyba najbardziej irytujące w influencerach, nie? Ale jeszcze pół biedy, jak mówią o czymś nieszkodliwym czy coś, w sensie tym, że nie mówią do końca całej prawdy, to nie jest nic szkodliwego aż tak bardzo. Ale jak mówią coś takiego, czyli jakby osądzają kogoś o coś tak poważnego i nie mówią całej prawdy lub nie robią coś z tymi informacjami, które mają, no NDA, z tego co mi wiadomo, nie ma jakoś większego prawa niż prawo. W sensie, no jak jakieś przestępstwo jest popełniane, jakieś młodociane osoby zostały wykorzystane, to siedzi z tym na policję, coś się z tym robi, a nie się siedzi cicho, bo mam NDA. A no spoko, ujawniłeś, że coś ktoś źle robił? Fajnie, nie chcę pójść do więzienia, ale ty dostajesz pozew, bo ujawniłeś NDA. To tak nie działa. A temu posiadał bardzo bliską przyjaciółkę, czyli Justynę Sukanek, z którą nagrywał filmy, mieszkali razem i generalnie byli bardzo blisko siebie. Tak, no i on ją tam sfriendzonował, ona nagrała filmik na niego, czy coś takiego bodajże, gdzie oskarżała, no nie bezpośrednio niego, ale jakby mówiła tak, że każdy się domyślał, o co chodzi. Czyli faktycznie można podpiąć to, że Sukanek zaczęła jakkolwiek tą całą plotę. I to wszystko prawdopodobnie przez to, że była zawisna, bo on
nie chciał z nią być. O nie! Ale w listopadzie 2019 roku Justyna wstawiła film pod tytułem Koniec przyjaźni, gdzie wyjaśnia, że na zabój była zakochana w Stu bez wzajemności. Ich relacja była toksyczna i szkodliwa dla jednej i drugiej strony, więc finalnie zakończyli swoją relację. Kilka dni po filmie Sukanek Stu ogłosił swoją nową dziewczynę, którą raczej wszyscy dobrze znamy, a chwilę później doszło do rozbicia teamu X. Fagata w międzyczasie zrobiła live'a po rozstaniu ze Stu, gdzie nazywała go psychopatą. Po prostu uważajcie na tą osobę. A w maju 2020 wrzucił swój ostatni upload na kanał YouTube i wyparował z internetu po ponad 10 latach tworzenia kontentu. Ej dobra, trochę zgimperowałem i dałem 30-sekundowy fragment, po prostu tak pięknie to się słucha, nie? Tak pięknie i tak szybko bardzo wszystko streścił. No nie mam nic więcej do powiedzenia, tak szczerze. Ale jeszcze dziwnie zrobiło się po niepokojącym storiesie Sukanek, gdzie mówi, że przez 5 lat była okłamywana przez bliską osobę, z którą mieszkała, na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Ja rozumiem, że jak coś się w sobie trzyma i tak dalej, to może być uciążliwe i tak dalej, ale wydaje mi się, że internet to nie jest do końca dobra platforma, żeby się tak uzewnętrzniać, nie wiem, jakby są specjaliści, są bliscy, jest na przykład policja, jak takie rzeczy tłumisz w sobie, żeby ta osoba poniosła konsekwencje, skoro wiesz o takich rzeczach, że robiła krzywdę jakimś nieletnim osobom. Wiecie, śmieszki śmieszkami i tak dalej, ale to jest kolejna sytuacja, gdzie tak, Stuarta ta nie ma w internecie, do końca nie wiadomo dlaczego, on tam swoje rzeczy robi i tak dalej, możliwe, że na przykład to, że sukces Team X nie odniósł i każdy go dookoła wykorzystywał i te inne rzeczy, miał jakiś wielki wpływ na to, ale znów jest jakaś kolejna drama, gdzie on niby jest ofiarą, ale w sumie niby jest oprawcą, ale ja bym bardziej powiedział, że on jest po prostu ofiarą w tym wszystkim. W takich sytuacjach, dopóki ktoś nie pokaże dowodów jakichś takich potężnych na to, co mówią, na te wszystkie plotki, to Stuart jest jakby, no, ofiarą do tego momentu. To koniec, nie pozwolę już na to, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Dokładnie od dnia publikacji tych storiesów na kanale Stu pojawił się ostatni upload. Obstawiam, że Konopski sprawdził tą informację, więc mu zaufam w ciemno, ale jeżeli faktycznie się to zbiegło z tym, w sensie koniec, dokładny, ostatni upload Stuarta wraz z tym story z Sukanek, to ciekawy zbieg okoliczności, ale obstawiam, że niewiele znaczący. Bo i tak się potem pojawił w Teamie X2 bodajże, czy tam Teamie X3, nie pamiętam nawet już, gdzie dawali mu prezenty i tak dalej, więc jednak jakkolwiek się tam pojawił w social mediach. Nie wiem co, jeżeli ona go szantażowała, to co, on dostał przepustkę na ten filmik? To bez przesady. Kanek wrzuciła jeszcze do internetu głosówkę od Fagaty, gdzie mówi o stosunku Stuarta z jakąś 13-latką. Ej, to w ogóle było przed tymi głosówkami, wiecie, o planie ABC, czy to było po? Bo w sumie jakby pamiętam to, ale nie pamiętam jakby kolejności tej głosówki. Bo pamiętam, że wtedy tylko jedyne co myślałem to, o, to Fagata. No, jest komu wierzyć, tym bardziej w takie poważne oskarżenia. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim ruchał, czy coś takiego, się spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na lekcji, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć. I teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić, gdzie oni, wiesz, puszczają swoje dzieci na, nie wiem, jakieś spotkania czy co. No nie wiem, Lexi brat ma tyle lat. W ogóle z tego wszystkiego wnioskuję jedną rzecz. Fagata za dużo głosówek wysyła chyba do wszystkich. W sensie, do sobie, każda drama jaka jest wokół niej, jej były wyciągnął głosówki, Sukanek wyciągła głosówki, Masza wyciągła głosówki. Ona jest tym typem osoby, która jest irytująca i myśli, że jest nad wszystkim i wysyła głosówki zamiast pisać. No bo każdy wie o tym, że o wiele łatwiej jest jakby odczytać coś, niż jak ktoś mówi i mówi ci przez minutę coś, co byś mógł przeczytać 10 sekund. Tej głosówki. Wstawienie prywatnych rozmów nie jest okej, zwłaszcza, że byłam wtedy pod wpływem silnych emocji i byłam bardzo zmanipulowana. Stuart nic złego nie zrobił, dajcie mu również spokój. Osoba, z którą urwał kontakt ponad 2 lata temu, się mści i robi mu dramy. Teraz byłby najlepiej, było jakby, nie wiem, Stuart na przykład powrócił z distrakiem, nie? Ostatni film, który wrzuca, to jest po prostu distrak na wszystkie osoby, które jakieś pomówienia mu robią przez te 3 czy tam 4 lata, od których go nie ma. Problem tylko w tym, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA ze Stu, no i gdyby tego nie miała, to by powiedziała prawdę. Ale gdybym mogła, gdybym nie miała z nim podpisanej tego NDA, to ja też bym o tym powiedziała normalnie. To co mówiłem, mogłam normalnie powiedzieć, ale na policji po prostu, jeżeli masz takie oskarżenia, nie wiem. No robię dramy komuś o takie coś, nie robi się dram o to, że ktoś lubi małe. Co wy w ogóle robicie? Prywatnej. Nie jest tajemnicą to, że Sukanek ma spore problemy psychiczne, z którymi się nie kryje. Poza tym motywacją za takimi zarzutami mogła być na przykład chęć zemsty, ponieważ Stuart nigdy z nią nie chciał być, podczas kiedy ona była w nim zakochana. Może jesteśmy idealnymi przyjaciółmi, może to nie jest wieczne.
Jesteśmy tylko ludźmi. Nie wiem. Tej swojej takiej niezręczności Stuart był mega słodki. Nie wiem, taką nostalgię teraz dostałem, jak to oglądam. W sensie nie oglądałem nawet chyba tego odcinka, ale bardzo słodkie. Taki przebieg zdarzeń podbiła też była przyjaciółka Fagaty, czyli Masza, na podcaście u żurnalisty, gdzie powiedziała, że Stu nigdy nie wróci do internetu, bo jak wróci, to ktoś, czyli pani Sukanek, udostępni na jego temat dowody, które go pogrążą. Pewna osoba zaczęła szantażować Stuarta i... bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego. I powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy ona to pokaże. Więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawda, nie? Albo po prostu już i tak miał dość internetu i stwierdził, że nawet nie chce mu się w to bawić. Bo wydaje mi się, że internet tamtego czasu, czyli wtedy, kiedy Stu odszedł, jakby jego była dziewczyna wyszła z takimi rzeczami, że takie rzeczy jest, nawet jakby jakieś mega dowody nie dała, to i tak każdy by jej uwierzył. No i jakby ciężko by było dla niego się obronić w tamtym czasie. Wydaje mi się, że teraz jakby internet bardziej dojrzał i prędzej by się mu uwierzyło, jakby wiadomo, no dopóki sąd nie powie, ej mordo, jesteś taki, taki winien tego i tego, no to nie jest winien takich rzeczy poważnych. Oprócz tego Sukanek pisał na Twitterze, kiedyś to szambo się wyleje i wszyscy się dowiedzą prawdy, ale jest na tyle ciężka, że ludzie wolą wierzyć w kłamstwa i wyzywać mnie znowu od psychicznej. Niech tak będzie, świat nie będzie sprawiedliwy. Stuart dostał szansę na nowe życie i nie będę mu tego psuć, bo wierzę, że się zmienił i dzięki terapii staje się lepszym człowiekiem. Nie będę wyciągać screenów ani dowodów na moje słowa. Sukanek, wielki sąd, dał Stuartowi drugą szansę, nie dał go do więzienia i do sądów i tam inne rzeczy, skoro mają dowody. Nie, dał mu drugą szansę i niech sobie żyje. To też wspomnieć o Wielu, który wielokrotnie bronił Stu, czy to na Cage'u, czy na Twitterze. Wspomniał też, że Sukanek nawet zgłaszała Stu na policję i Sukanek też to potwierdziła, ale policja nic z tym nie zrobiła, no bo to ofiary osobiście muszą się zgłosić. To jest ciężka sprawa pod takim względem, że okej, jeżeli dała serio policji, wszystkie informacje i tak dalej, no to wydaje mi się, że kolejnym krokiem, jeżeli policja nic nie chciała zrobić, to było na przykład szukanie tych ofiar i kontaktowanie się z nimi, z ich rodzicami, cokolwiek, skoro ma takie dowody na to wszystko. A pójście w internet i mówienie to w internecie bez dowodów to chyba nie był dobry krok. Agata na ostatnim programie Fame nawet wprost nie zdementowała tych zarzutów, tylko wymijająco kazała zapytać się o to samego Stu. Wardęgą co mówił, co teraz wychodzi to, że niby tam Stu kogoś tam wykorzystywał i tak dalej. Agata po prostu w szoku jest teraz, nie? Że to pierwszy raz ktoś mówi Stu wykorzystał, zamiast Agata korzystała Stu. Myślę, że nie ma tutaj Stuarta, ja nie jestem z nim już od 2 lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Jak chcesz, to zadzwoń do Stu. Co? No to brzmi trochę bardziej jak, o już mam dość tego tematu o Stuarcie, proszę, nawet z Malikiem teraz jestem jego dosłownie stołem. Możecie o tym gadać, a nie o Stuarcie. Coś tutaj jest na rzeczy i dziwne, że ludzie w branży coś wiedzą, ale tego nie powiedzą. Jeżeli ktoś z was coś posiada, jakieś dowody, kontakt do poszkodowanych osób, jak w ogóle takie istnieje. Konopski odważnie, ale chyba chcę po prostu tym wszystkim udowodnić, że się zmienił od sytuacji z Leksiem, czyli 2 lata temu to co było. To jest coś takiego, że naprawdę trzeba się czuć kompetentnym na tyle, żeby takie zgłoszenia jakby brać, filtrować, rozpatrzać i tak dalej, więc bardzo odważnie ze strony Konopskiego. Osobiście uważam, że chujowe jest takie podjudzanie tematu bez dowodów, bo właśnie mamy tego efekty w postaci plotek, ale jednocześnie, jeśli oni wszyscy mają takie informacje, podejrzenia, siedzą cicho od kilku lat i nic nie robią, a wręcz to kryją, no to jest to niepokojące. No mnie ciekawi, jak to wszystko się rozwinie, czy faktycznie, że ktoś do Konopa się odezwie, czy to będą prawdziwe zgłoszenia, no bardzo to jest ciekawe. A zarazem nieciekawe, bo tak naprawdę to mogło być wszystko, nie? To na przykład mogło być tak, że skoro Sukanek z nim mieszkała, była zazdrosna, chciała z nim być, na przykład mogła przyjść jakaś młodsza dziewczyna, w sensie jakaś, nie wiem, 18-latka normalnie, która po prostu wygląda na młodszą osobę i nie wiem, czy sprawdzała jej dowód, czy jak ogarnęła, że niby ma 13, nawet jakby tak taka sytuacja była. Ja po prostu nie wiem, jak te dowody wyglądają i wszystko, co jest dookoła, to są plotki, a jedną ofiarą, która traci na tym wszystkim i którą mi po prostu szkoda, to jest Stuart. Zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądać do końca, nie spodziewałem się, że do takiego tematu powrócę. Widzę się z wami jutro, na razie. Fajnie być z powrotem.